Temat śmierci to zdecydowanie temat tabu, dużo bardziej niż seks. Jesteśmy przesądni. Wydaje nam się, że sama rozmowa o śmierci może zwrócić jej uwagę, może ją ściągnąć w nasze pobliże. Tymczasem jest w Polsce miejsce, gdzie o śmierci rozmawia się z wyboru, przy okazji celebrując życie. Brzmi intrygująco? No to posłuchajcie Państwo mojej dzisiejszej rozmowy. Nazywam się Wojciech Kurzyk, jestem mentorem, a moim dzisiejszym gościem w cyklu Mentorologia jest Renata Kuryłowicz. Dzień dobry Państwu. Kolejne spotkanie z cyklu Mentorologia. Dzisiaj jesteśmy gośćmi w Worku Kości, miejscu niezwykłym, miejscu, które łączy w sobie kilka różnych, wydawałoby się nie do końca nawet czasami pasujących ze sobą rzeczy, a tym wszystkim zarządza jedna osoba, która je stworzyła to miejsce, stworzyła ten koncept i dla której jest to prawdziwa pasja. Przed Państwem mój gość, jak zwykle zaczynamy pytaniem, kim jest Renata Kuryłowicz? Renata Kuryłowicz jest workiem kości. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie dlatego, że ja tak właśnie traktuję ciało ludzkie, bo nazwa tego miejsca wiąże się zarówno z książką Stephena Kinga, tak moją ulubioną, Worek Kości, ale także z określeniem, którego używają specjalsi na ludzkie ciało, Worek Kości. Także ja jestem tym miejscem, bo ono wyraża praktycznie wszystkie moje pasje i realizuję je tutaj każdego dnia. To jak to się stało, że Pani tu jest, w takim momencie swojego życia, z takim wnętrzem, w tej kamienicy, która wiem ma 108 lat? Jak to się stało? Jakie to były wydarzenia, które doprowadziły do tego, że my dzisiaj tutaj rozmawiamy? Ja myślę, że to, że się urodziłam, bo jakby wszystko po drodze, tak? Moje umiejętności, które nabywałam przez lata, wiedza, pogłębianie zainteresowań, pasja do czytania, a potem wydawania książek, wszystko to spotkało się w tym jednym miejscu i wydaje mi się, że gdybym w swoim życiu czegoś z rzeczy, które doświadczyłam, nie doświadczyła, to pewnie Worka Kości by nie było. Tragiczne rzeczy doprowadziły mnie do tej sytuacji, o czym często mówię w wywiadach. Śmierć mojego męża spowodowała, że musiałam zmienić swoje życie. Przez chwilę żyć jego życiem, niedokończonym, ale kiedy właściwie zamknęłam jego sprawę, poczułam, że mogę zacząć wszystko od początku, to nie jest właściwe określenie. Inaczej, ale po swojemu. I dlatego jest Worek Kości. A dlaczego ta kamienica? Czysty przypadek. Kolega powiedział mi, że jest taka grupa na Facebooku gastronomiczna, gdzie pojawiają się ogłoszenia o wynajmie lokali. A wtedy, te parę lat temu, w 2017 roku, to nie było takie proste jak teraz, tak? Ta dostępność pustych lokali była o wiele mniejsza. I ja weszłam na tę grupę i od razu rzuciło mi się w oczy najnowsze ogłoszenie. I to było właśnie to, że to jest lokal przy Placu Zbawiciela, co w ogóle nie jest prawdą, bo jest to stąd daleko do słynnego Placu Zbawiciela i bardzo modnego miejsca. Ale o tym się przekonałam później. A kamienica, tu wszystko się zbiega, tak? Moja historia sztuki, wykształcenie i pasja zarazem w tym miejscu, które jest zabytkiem, w pięknej kamienicy secesyjnej, modernistycznej dla niektórych. Wnętrze, które jest niezmienione praktycznie, jeżeli chodzi o mury od tamtego czasu. Wszystko to jest tu. To jest też niesamowite, tak? Ja nie wierzę w magię, nie wierzę w duchy, nie wierzę w jakieś specjalne, nie wiem, przeznaczenie w życiu, ale to jest też dziwne, że wszystko się zbiega i wszystko prowadzi do jednego miejsca. No to dała mi Pani świetny pomysł do mojego pytania, na które ostrzę sobie zęby, żeby je zadać, dlatego że jako mentor bardzo często spotykam ludzi, którzy przychodzą do mnie na sesję albo gdzieś prowadzę zajęcia i często ludzie swoje zainteresowania pomijają. Wstydzą się, bo uważają, że są proste albo że to nic takiego. To im daje chwilę oddechu. To po pierwsze, to pierwsza grupa. Druga grupa to są ludzie, którzy już ich nie mają, bo w biegu życia
stwierdzili, że nie mają czasu na granie w piłkę, na czytanie kryminałów i przychodzą do mnie w wieku 40-50 lat i okazuje się, że ja mam im pomóc znaleźć ich zainteresowania, bo oni nie wiedzą, już zapomnieli, co ich interesuje. To zacznijmy, podzielimy to pytanie na dwie części. Dobre. Pierwsze, co jest dokładnie Pani pasją? Ja bym chciał, żeby Pani nam powiedziała, co dokładnie jest tym, co Panią interesuje, nazwijmy to tak. Pasją jest na pewno historia i śmierć. I od niej właściwie wychodzą dalsze pochodne. No to porozmawiajmy o tych dalszych pochodnych. Co w tej śmierci jest takiego ciekawego? Śmierć interesuje nie tylko mnie, także co w niej jest ciekawego? Powtarzam sobie, dlatego że zajmuję się nią praktycznie codziennie. Myślę o niej codziennie, ale nie w charakterze, nie w znaczeniu takim, że ja umrę, tak? I będę to teraz rozkładać na części pierwsze. Tylko czym jest śmierć i jak my ludzie radzimy sobie ze śmiercią od początku, od zarania dziejów, to jest dla mnie fascynujące. I to, że tak jak Pan mówił o ludziach, którzy nie wiedzą, czym się interesowali, wszystko przychodzi z czasem, wszystko wypływa z czasem. I na przykład śmierć, przez wiele wieków nikt się jej nie lękał, była częścią życia, była ten teatr umierania, teatr śmierci był czymś absolutnie naturalnym. Teraz jest zupełnie inaczej, udajemy, że żyjemy wiecznie, śmierć jest większym tabu niż seks, absolutnie tak uważam. O niej się mówi z jakimś takim przeświadczeniem, że jeżeli będzie się wspominało śmierć, to jakby ściąga się ją, tak? Ściąga się jej uwagę na nas, niemalże przywołuje, wywołuje wilka z lasu, a wcale tak nie jest, bo jest to temat i filozoficzny, i artystyczny, i kulturowy, no po prostu tych nici, których można wyciągać z tematu śmierci, jest nieskończona ilość i to jest dla mnie fascynujące. No właśnie, bo śmierć może być naturalna, może być nienaturalna. Będziemy rozmawiać jeszcze o tym, co tu się dzieje w tym miejscu często. A może być gwałtowna, może być powolna, może być zapomniana, może być głośna, może być skandaliczna wreszcie. Jest bardzo dużo odcieni, w dodatku podejrzewam, że w Pani spektrum zainteresowań interesuje, jest jakby znajduje się też to, co się z tym ciałem dzieje po śmierci, w kilka godzin, w kilka lat, w kilka stuleci. A rozmawialiśmy o mumiach wcześniej, czyli jak uszanować to, że otwiera się, jak Pani sama mówi, nie zabytek, tylko jednak człowieka zmarłego, który kiedyś no, tym człowiekiem był, jak to zrobić, żeby oddać mu pełen honor. Więc rozumiem, że to jest strasznie dużo barw, strasznie dużo tropów i strasznie dużo odcieni. Co daje, to jest druga część pytania mojego, co daje taka pasja? Co to w Pani robi, że Pani ma pasję? To daje poczucie misji. To jest bardzo chyba niemodne słowo dzisiaj, bo misja kojarzy się z czymś charytatywnym trochę, aczkolwiek na tym zbudowany jest mój biznes. Worek Kości jest miejscem, gdzie ta śmierć jest bardzo widoczna w postaci czaszek, prześlicznych czaszek. Tak? Ja bardzo lubię estetyzować śmierć, pokazywać, że można jej dotykać i nie brzydzić się. I to miejsce właśnie wypełnione jest tymi artefaktami związanymi z umieraniem, a jednocześnie tworzy miejsce zabawowe, tak? Miejsce przeznaczone do afirmacji życia poprzez myślenie o śmierci. Jak się Pani pasja rozwijała? Zaczęła Pani w jakimś miejscu, dzisiaj na pewno jest Pani w zupełnie innym. Co się zdarzyło po drodze? Jakie były etapy fascynacji, nazwijmy tą śmiercią? Czytała Pani kryminały pod kołdrą w wieku 10 lat, a potem dzisiaj ma Pani restaurację. Co się zdarzyło po drodze? Jak to było? Jak się rozwija pasję? Właściwie od kiedy pamiętam, interesowały mnie te tematy. Pamiętam 5 rok życia, tak? Już wtedy umiałam czytać. A w domu to jest przedziwna sytuacja, bo jednak mój ojciec nie czytał książek, natomiast był wojskowym, który pracował w wojskach komunikacyjnych, często ratował powodzian, budował mosty, jeździł w różne miejsca, gdzie niósł pomoc cywilom i dostawał w ramach nagrody za to książki, to jest kuriozalne po prostu, medale i książki. Medale trzymał w szufladzie, a książki lądowały na półce, oczywiście nikt do nich nie zaglądał. Bo oprócz tego, że oczywiście były to książki typu Lenin w Poroninie, którą też przeczytałam z zainteresowaniem, była przepięknie wydana, ale też dostawał książki o sztuce,
dostał Złotą Gałąź Frasera, czyli tam jest sporo o śmierci, bo to jest taka książka etnograficzno-antropologiczna, właściwie podstawa tej wiedzy dla dzisiejszych naukowców. I ja to czytałam jako dzieciak. Później przez to wybrałam studia historii sztuki. A już pracy zawodowej, jakby te etapy, tak, czyli etap fascynacji za dzieciaka, tak, będąc dziewczynką i czytając różne książki, kryminały, potem Stephena Kinga, później kryminały z tych małych serii, tak, w PRL-u bardzo popularne były kryminały i dobre kryminały, one były na bardzo wysokim poziomie, już wtedy były też skandynawskie książki wydawane, o których zapomniano na wiele lat, że były na polski język tłumaczone. I kolejny etap to właśnie były studia historii sztuki. Dla mnie specjalizacja historia współczesna, historia sztuki współczesnej to był jeden element tych studiów, a drugi to była architektura romańska, gdzie byłam właśnie zachwycona tym bardzo ascetycznym podejściem do życia i śmierci i do takiej gotowości na śmierć. Także niezwykłe połączenie, trochę jak w worku, tak? Sztuka współczesna i ciemne wieki średniowiecza. A potem praca zawodowa, w której różne ścieżki życiowe zawiodły mnie do wydawnictwa. Było to moim marzeniem, a wylądowałam tam może nie przypadkiem, bo jednak przeszłam całą procedurę przyjmowania do pracy przez dyrektora działu promocji, przez wiceprezes wydawnictwa, prezesa wydawnictwa i każde z nich mi zadawało pytania, których pewnie się dzisiaj nie zadaje. Co czytasz? Co cię interesuje? A opowiedz książkę, którą ostatnio przeczytałaś. To były takie czasy. I ja ich po prostu zagadywałam, bo książki pochłaniam. I oni byli pod wrażeniem zapewne. Dlatego mnie przyjęli. Pod wrażeniem pasji, czyli ta pasja się przydaje, także, żeby przekonać do przyjęcia do pracy. I pracowałam na początku w dziale promocji i od razu, jak tu nie wierzyć, niby nie wierzę, a wierzę w przeznaczenie, promowałam książki spółki kryminalnej i horrory, w tym Stephen King, więc to wszystko było po coś w tym moim życiu i to wszystko się zbiegło wtedy, po raz pierwszy. Na tyle byłam pełna pasji, że ze specjalisty w dziale promocji awansowałam na kierownika redakcji literatury zagranicznej, więc jakby najwyżej jak wtedy mogłam, tak? Wyżej już był prezes. Bo tak sprzedawałam tą swoją pasję do książek, tak to skutecznie się działo, że rzeczywiście przekonywałam i dziennikarzy do naszych tytułów, ale też i agentów literackich, co było wówczas bardzo ważne. I nadal jest w pracy wydawcy jednak rozmowa z agentami, gdzie same pieniądze, żeby kupić książkę, nie wystarczą. Zostańmy przez moment w tym temacie kryminałów. Jestem bardzo ciekawy, jest Pani ekspertką. Muszę Panią zapytać o ewolucję postrzegania kryminałów w ciągu ostatnich, nazwijmy to, 20-30 lat, bo mam wrażenie, że kryminał zmienił miejsce na półce. Rozwarstwił się, zrobiło się dużo różnych rodzajów kryminałów, kiedyś chyba nie było tyle. Niech mnie Pani przeprowadzi jako ekspertka. Dużo osób się cały czas wstydzi, że czyta kryminały. Tego akurat nie rozumiem, bo ten wstyd był. On był gdzieś właśnie 20 lat temu, 20-30 lat temu. Kryminały były książkami, tak jak teraz się uważa erotyki dla kucharek. To kiedyś tak określano właśnie kryminały, że jest to literatura łatwa, przyjemna, którą się pochłania i która nie zostawia refleksji po lekturze. No nie do końca tak jest. I rzeczywiście promując te książki lata temu miałam problem, bo one były gdzieś tam na dnie zainteresowania mediów, dopóki nie pojawił się Larson, dopóki nie pojawiło się Millennium, mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Bo nagle świat zrozumiał, nagle, naprawdę dosyć późno, że kryminał może być dramatem społecznym, że kryminał może być dramatem obyczajowym, może mówić o historii narodu, tak jak tak, może być książką rozgrzeszeniem,
tutaj nawiązanie do przeszłości nacjonalistycznej Szwedów, może być też znakomitym obrazem politycznym, bo tej polityki, szczególnie w trzecim tomie trylogii, jest dużo. I posypało się. Zalewały nas propozycje wtedy od agentów skandynawskich. Nagle oni mogli pierwsze skrzypce grać na świecie. Naprawdę tak było. Po prostu byli rozrywani przez wszystkich światowych wydawców. I bywało, że siadałam do rozmowy z agentem, a on mi pokazuje katalog i mówi: wiesz co, zostało mi tylko to, jedna książka, wszystko sprzedałem dzisiaj. Kto pierwszy, ten lepszy. I też ten mit tu chcę obalić, że to nie do końca właśnie tak jest, że ktoś książki znajduje i jest taki wow, takiego manosa. To są zupełnie inne prawidła, ale to jest na inną rozmowę. Siłą rzeczy Polska odpowiedziała na tę modę wysypem kryminałów i właśnie innych kryminałów. Nagle poprzeczka poszła w górę, oczekiwania czytelników, jakby historia kryminalna, zagadka kryminalna, no dobrze, ale gdzieś tam na marginesie, dajcie mi mięsistą historię, dajcie mi bohaterów, których znienawidzę najczęściej, a jednocześnie przykują moją uwagę. No, cały Jonesbo, tak? Bohater, który jest niesamowicie pokaleczony życiowo, który w życiu codziennym w ogóle nawet nie powinien wzbudzić naszej sympatii, a jednak. Moda spowodowała, że nadmiar kryminałów zalał wszelkie rynki w różnych częściach świata. W Polsce ta moda wciąż trwa i trochę już jest przesyt. Już ja też obserwuję w tej chwili z boku, tak, już nie jako wydawca, ale jako zapalony czytelnik, że jest tego za dużo. Bo owszem, są autorzy, którzy są wyspecjalizowani w kryminałach i doskonale sobie radzą z taką tematyką, ale są też inni, którzy ze swojej działki, z książki dziecięcej, z książki romansowej, z erotyku, chcą przejść do kryminału, bo trzeba mieć kryminał w CV, przynajmniej ten jeden. Bo i wydawca wtedy inaczej patrzy, bo może skoczy książka na topkach. I takie odskoki w swojej działalności literackiej autorzy podejmują z miernym, z coraz gorszym skutkiem, takie mam wrażenie. Dlatego też może ludzie teraz się wstydzą, bo tego jest dużo. Jakby, co jest w tym fajnego, przyznać się, że czytam kryminały, skoro czytają je wszyscy, tak? To tak jak powiedzieć, lubię muzykę. Wszyscy słuchają muzyki, takiej czy innej. Bo kryminał lata temu właśnie dzięki milenium wszedł na salony, a teraz to już jest wszędzie. I w tych kuchniach, i w łazienkach, i w każdym innym pokoju, nie tylko na salonach. Ale z drugiej strony kryminał rozwarstwił się dzisiaj na tyle, że jest wierna publiczność wyrobiona, która nie daje się zwieść ilości, tylko szuka jakościowych kryminałów, takich, gdzie często, tak jak pani mówi, wątek, nazwijmy go popularnie psychologiczny, jest jakby istotą sprawy, a ta zagadka kryminalna się błąka gdzieś w tle. Tak, i dzięki temu można realizować seriale, bo wtedy serial to nie jest płaska historia, nie szukamy mordercy, tylko szukamy innych zagadek, tych zagadek psychologicznych, tak? Rozmontowujemy czyjąś psychikę, tak? Bohaterów poszczególnych tej historii. I dlatego teraz na przykład autorzy ja obserwuję z dużym zainteresowaniem, jak walczą o ekranizację swoich książek. Jest taki jakiś taki wyścig zbrojeń w cudzysłowie, kto jest lepszy. Nie w ten sposób, kto jest pierwszy na liście Empiku, tylko kto ma ekranizację, bo to jest wymierny też w sensie finansowym i sławy efekt sukcesu, tak, na polskim rynku. Mogła pani zostać w przestrzeni internetu? Mogła pani pisać na Instagramie ciekawostki dotyczące śmierci, a pani pomyślała w pewnym momencie, nie, ja wyjdę do ludzi. Co tu się dzieje w worku kości? To jest połączenie kilku rzeczy. Niech nam pani opowie, jakich i czemu takie? To jest połączenie, które ma wyrażać umiłowanie życia i przez szacunek ogromny do śmierci, przez myślenie o śmierci. Dlatego to miejsce jest dla rozrywek cielesnych.
bo to, że tutaj sprzedaje alkohol, ale to jest koktajl bar literacki, chyba jedyny w Polsce, myślę, że jeden z nielicznych na świecie. Każdy nasz koktajl jest inspirowany literaturą, Stephenem Kingiem w 99%, ale też szukam innych inspiracji w postaci bohaterów z historii, takich bohaterów, którzy truli i zabijali i tak dalej, ale wtedy szukam takich mocno zamierzchłych, już odleżałych postaci, żeby też nie promować tutaj zła, nie promować seryjnych morderców, nie promować ludzi, którzy zabijali, zabijają, a ich ofiary są ciągle w ludzkiej pamięci. To nie o to chodzi. Więc to jest ta część taka mocno przyziemna, worka kości, koktajl bar na cześć Stephena Kinga z jego ołtarzem. Natomiast scena jest już bardziej różnorodna, bo przez kilka dni w tygodniu, w poniedziałek, wtorek, środa, to oddajemy scenę wykładowcom z dziedziny kryminalistyki, kryminologii, psychologii śledczej, psychologii sądowej, seksuologii sądowej, medycyny sądowej, wszystkich tych tematów, dziedzin, które dotyczą martwego człowieka, jego ciała martwego i tego, co się z nim dzieje po śmierci, ale także tego, co jest w nas najgorsze. Stąd są cykle wykładów z psychologii kłamstwa, zaburzeń psychicznych, które prowadzą do różnych złych czynów. I to też tutaj, o tym też usłyszą o tym nasi goście w worku kości, przede wszystkim właśnie kobiety. A po co to robię? Te dni z wykładami są po to, żeby ludziom uzmysłowić, że zło nie jest takie fajne, że zło nie jest takie fotogeniczne i że zło to nie jest Hannibal Lecter popijający Chianti, ludzką wątrobę i rozprawiający o, nie wiem, na trudniejsze tematy, tak, intelektualne. Tylko zło to są bardzo często przypadkowi mordercy o IQ na granicy poczytalności. I to zło jest brzydkie, jest niedobre i absolutnie nie powinno fascynować. My powinniśmy je chcieć zrozumieć, ale na zdrowych zasadach. I na tym mi najbardziej zależy. To od razu zapytam w tym miejscu opowieści o tym, co tu się dzieje, bo jeszcze kilka rzeczy przed nami. To kto jest, nazwijmy to, klientem, odbiorcą? Kto tu przychodzi, żeby posłuchać takich rzeczy? Ale też bardziej mnie interesuje, jak ludzie reagują. Bo czasami, tak jak też rozmawialiśmy przed naszą rozmową, czasami ludzie sobie wyobrażają, że taki wykład może być, w cudzysłowie, fajny i nagle, wyobrażam sobie, mogą zostać zmiażdżeni tym, że on po pierwsze jest jak najdalej od słowa fajny, bardzo im się podoba, ale eksploruje momenty w ich osobowości zupełnie dla nich zaskakujące. Widzi to pani pewnie dosyć często, jak ludzie reagują, jak ludzie zastają nie to, na co się nastawili, bo byli pierwszy raz na przykład, albo ktoś ich zaprosił. I jak to wygląda? Kim są ludzie, którzy tu przychodzą? To są dwie grupy. Jedna grupa to jest grupa w sieci. To są ci ludzie, którzy klikają, że są zainteresowani albo wezmą udział. I to są rzeczywiście takie osoby, które poszukują sensacji, które widzą temat wykładu seryjni, wielokrotni mordercy. Wow, jest, będzie krew, flaki, tak? To są ci. Klikają i wtedy mam na przykład zainteresowanych 3 miliony ludzi, weźmie udział 55 tysięcy, czyli nawet Stadionu Narodowego by nie starczyło dla takiej grupy. A w realu na taki wykład może tu przyjść 50-60 osób, bo tyle mamy miejsc. I to są już naprawdę zainteresowane osoby. To są często ludzie z backgroundem, którzy albo już przeczytali coś na dany temat, albo studiują. Mam tu studentów, którzy przychodzą z indeksami, żeby im wpisywać zaliczenie wykładu. Naprawdę. Ja mówię, Boże, no przecież jak ja wam, co ja wam tu wbiję pieczątkę, worek kości, koktajl bar? No jak? Nie ma szans. Nie jesteśmy uczelnią. I rzeczywiście tutaj ci ludzie na miejscu
Ja nie mam obaw, ja nie mam strachu, że ktoś niewłaściwy przekroczy próg worka kości na taki wykład. I padają sensowne pytania, nawet jeśli nie są mądre, to wynikają z niewiedzy i zawsze wątpliwości są rozwiewane przez moich wykładowców, którzy są absolutnie zawodowcami i ludźmi, którzy nie zajmują się danymi dziedzinami amatorsko, czy po prostu lubią o tym opowiadać, tylko naprawdę pracują. To są profilerzy, to są policjanci, to są kryminolodzy, kryminalistycy ze szkoły policji w Pile. I mogłabym tak wyliczać, antropolodzy sądowi, jest ich tylko 3 w Polsce, w worku było 2 już na wykładach, jeden z Gdańska, drugi z Krakowa. Właśnie przyjeżdżają wykładowcy z całej Polski. I też jest to dla nich nobilitujące, co mnie bardzo cieszy. Miałam tutaj wykłady naukowców z SWPS-u i po wykładach chyba kilku SWPS poprosił mnie o wystawianie im referencji. Bo ludziom już tak kojarzy się to miejsce ze specyfiką, z tematyką kryminalną, ale też z jakością. Tak? Tu nie ma ściemy, tu nie usłyszy się o serialach. Pociągnijmy temat dalej. To jak się zapewnia tą jakość? To przekaz. Przekaz musi być jasny, konkretny. Ja unikam takich skandalicznych, to jest za mocne słowo, ale takich słów, które wywołują właśnie niezdrowe, znaczy nie mogę mieć gwarancji, że nie wywołam niezdrowych emocji, bo samo słowo morderca już budzi niepokój u niektórych uśmiech na ustach. Ale jednak forma elegancka, żeby to nie było krzykliwe, banery, informacje wszystkie o wykładach, nie szukam informacji, wsparcia tych informacji w mediach. Od początku mi na tym nie zależało. Ja chciałam sobie sama zapewnić grupę odbiorców, sama ją znaleźć i tak się stało. Media o tym nie mówiły. Było cicho, właściwie no, o czym miały mówić? No to taki dosyć trudny temat, że co, że ludzie się jarają morderstwami? To nie do końca, tak? Więc wypracowałam sobie to własną drogą, własnymi pomysłami i własną też wrażliwością, bo kiedy ludzie przychodzą tutaj na wykłady, rozmawiają z wykładowcami, ale rozmawiają też ze mną i oni przychodzą też dla mnie, to jest super. Oni wiedzą, że tu poczują się ze swoimi pasjami bezpiecznie. Tu im nikt nie powie, tak jak mi mówiono przez lata, że jesteś frikiem, tak? W ogóle to jest obrzydliwe, czym ty się interesujesz i tak dalej, i tak dalej. Tutaj takich epitetów nie ma. Tutaj wszyscy jesteśmy razem w tym. Często musiała pani bronić swojej pasji? Dotknęliśmy teraz innego tematu, zrozumienia dla pani zainteresowań. Mówi pani, ludzie mówili często, czym cię w ogóle interesujesz, co ty robisz? Nie szukałam akceptacji, tak bym to powiedziała, bo ciężko jest to zaakceptować i każdy się pasjonuje czymś innym. Pamiętam taką sytuację z wydawnictwa, kiedy moja koleżanka, która zajmowała się akurat wspomnieniami kobiety, która pomagała Żydom w czasie wojny, przyszła do mojego pokoju, bo była akurat tam najciszej i odsłuchiwała na głos, nie w słuchawkach, na głos relacji tej pani. To były straszne rzeczy, to co ona opowiadała. To były tortury tak, na dzieciach żydowskich. I ja mówię tej mojej koleżance, ja tego nie mogę słuchać. Wyłącz to, proszę cię, ja mam syna w tym wieku, nie mogę tego słuchać. I ona mi wtedy powiedziała, ale jak ty z dziennikarzami rozmawiasz o swoich zbrodniach, to ja muszę tego słuchać, tak? Jakby odbiła mi piłeczkę. I wtedy uznałam, że ja nie będę wnikać, tak? Ktoś inny pasjonuje się przerażającą historią znęcania się nad ludźmi, nie dlatego, że to jest takie fajne, w cudzysłowie, tylko dlatego, że chce poznać i zrozumieć, tak? Zło w człowieku. Ja będę się interesowała tym, co jest dalej, tak? Tym, co już jest na samym końcu, umieraniem. Nie walczę o to, żeby ktoś to zrozumiał, ktoś to przyjął. Ważne, że ja już znam ludzi, którzy to rozumieją, którzy czują to samo, co ja. Idźmy dalej. Księgarnia, tak. Burleska. Tak. Pomówmy o tych dwóch rzeczach.
Księgarnia. Worek Kości od samego początku miał być tylko księgarnią. No bo wiadomo, tak, przeszłam ze świata wydawniczego i mówię, no zostaję w książkach, w ogóle nie ma innej opcji, nie ma innego pomysłu na życie. Ale potem zastanowiłam się już tak poważniej, bez tego hura. Księgarnia jest sexy, ale dla mnie. Dla większości osób to książki to stanowczo za mało. I wtedy właśnie do tego pomysłu dochodziły te kolejne, które cały czas się toczą, dzieją, realizują w worku. Także księgarnia, Worek Kości był księgarnią od początku. Czasem ludzie odkrywają to dopiero po, tak jak teraz, po 2-3 latach. Halo, jesteście księgarnią? A te książki tak nie do zdoby? No nie. I najwięcej mam oczywiście książek z półki True Crime, też specjalistycznych z kryminologii, kryminalistyki. I mogę też z każdym, kto tu przyjdzie i chce taką książkę wybrać, porozmawiać, doradzić, opowiedzieć. Ostatnio dwóm paniom opowiadałam, stałyśmy godzinę i opowiedziałam im całą półkę książka po książce, bo tak sobie życzyły. Przynajmniej wiedzą, że nie ma ściemy, nie oszukuję, a doradzam to, co jest najlepsze, to, co sama uznaję za warte uwagi. A burleska? Burleska. Największy mit? Dużo osób nie wie, co to jest tak naprawdę. Kojarzy to z innymi rzeczami. Też czytałam wywiady z panią, pani często prostuje. Że to jest zaczyna striptease. Pani od definicji, że to jest striptease, to nie jest striptease. I to jest pierwsza rzecz. Powiedziała pani w którymś wywiadzie, że osoba, która uprawia burleskę, to ma ze 3 walizki swoich rzeczy, więc żeby zaprzeczyć temu, że to jest striptease. A striptizerka może to wszystko w maleńkiej torebeczce zmieścić, portmonece, tak naprawdę swój strój. I tak jak na wykłady, o czym rozmawialiśmy wcześniej, przychodzą ludzie gotowi na tę wiedzę i świadomi tego, co tu się wydarzy, tak na burleskę co tydzień przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą, co to jest. To jest fascynujące. My ciągle uczymy. To jest znowu misja, to jest znowu edukacja, bardzo specyficzna, bo mamy grupę swoich stałych gości. Naprawdę są na przykład 3,5 roku i tydzień w tydzień przychodzą. Ale też mamy drugą połowę publiczności. Ci, którzy szukają czegoś nowego, z polecenia, a nasza burleska znana jest w całej Polsce w tej chwili, też przyjeżdżają ludzie z zagranicy specjalnie do nas. Także miewamy gości z Ameryki i z Azji, którzy odwiedzając Polskę specjalnie wybierają też Worek Kości. Są świadomi, że tutaj dzieje się coś takiego, że to jest taki nowy Orlean, czyli właśnie połączenie śmierci i zabawy, dosyć odważnej zabawy. Burleska nie jest striptizem, jest sztuką opowiadania historii na scenie, najczęściej zabawnych, ale nie tylko. I w trakcie opowiadania tych historii performer, performerka tańczą i rozbierają się, aczkolwiek nigdy w 100%, a czasami jest odwrotnie. Czasami wchodzą, mając niewiele na sobie i w trakcie numeru, w trakcie swojego występu zakładają coś innego. Także to jest fascynujące, bo burleskę można odbierać na kilku poziomach. U nas właśnie tej klasyki burleskowej, czyli pióra, wachlarze, tego jest najmniej. Najwięcej jest opowiadania historii. Opowiadam historię koktajlami, drinkami, opowiadam historię burleską i też to narzucam moim performerom. Gdybyśmy umówili się na wywiad za 5 lat, co się zmieni? Co to będzie więcej w Worku Kości? A może będzie wszystko to samo, tylko dalej, wyżej, bardziej szczegółowo, bardziej... Już, że będzie to miejsce, które jakby doprowadzi te rzeczy już w ogóle do poziomu niesamowitego, do poziomu, który nie będzie miało w ogóle paraleli w tym, co się dzieje w Europie czy na świecie. A może będą tu nowe działania? Moje życie pokazuje, że pojawiają się wiecznie jakieś twisty, które są absolutnie niezależne ode mnie, więc nie lubię planować tak bardzo do przodu. Tym bardziej, że w zeszłym roku na przykład prowadziłam wykłady online, które początkowo cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i to zainteresowanie zmalało bardzo szybko, bo to nie jest ten sam poziom interakcji, to raz.
To nie jest wiedza, ciągle mnie Facebook blokował, w ogóle, bo też robiłam to przez Facebook, bo jednak to nie są informacje, które można od tak podawać publiczności i jeszcze z ryzykiem, że ktoś to nagra. Było bardzo dużo tych minusów, niestety, a przez chwilę myślałam, będę producentką wykładów online'owych. Po 3 miesiącach musiałam zmienić zdanie, bo jednak życie pokazało, że to nie jest takie proste i nie ma aż tylu zalet, które widziałam na początku. W tej chwili nagrałam podcasty, 2 różne, będą 2 różne i obydwa będą dotyczyć śmierci. Kiedy ten wywiad się ukaże, prawdopodobnie już będzie wiadomo, czy ja pozostanę wierna temu pomysłowi, czy znowu coś się zadzieje, że z niego się wyplączę, albo po prostu zatrzymam swoje działania. Prowadzę z Przemkiem Semczukiem taki program Książki z Worka. Sprawia nam on dużą frajdę, bo możemy sobie mówić o książkach, co nam się żywnie podoba, bo on jako pisarz, a ja jako były wydawca nie do końca jesteśmy uwikłani machinę wydawniczą polską i możemy mówić, co myślimy naprawdę o tych książkach, jak zostały wydane. Nie musimy dodawać pod spodem dopisku we współpracy z wydawnictwem, co zazwyczaj się dzieje na przykład na Instagramie, Bookstagramie. I to jest takie troszkę dla nas, bo to jest kompletnie niszowe. Nie wiem, co jeszcze będę robić, ale wiem, że mam bardzo elastyczny mózg i potrafię się dostosować do sytuacji. Często w kryminale, w pewnym momencie akcji mamy taki moment, kiedy nasz główny bohater, czasami jest to detektyw po przejściach, albo pani detektyw coraz częściej, ma zagwozdkę, nie wie, miota się jakby w imadle tej zagadki i idzie wtedy do doświadczonego, starszego już na emeryturze policjanta, albo ktoś jej udziela rady, ktoś jest dla niej mentorem. Ma pani mentora? A może pani jest dla kogoś mentorem? Nie mam mentora. Myślę, że stałam się jakimś mentorem. Mówię jakimś, bo trudno mi to określić, ale mam wrażenie, że przychodzą do mnie ludzie, przez internet przychodzą, tak? I przez tutaj na miejscu realnie, którzy szukają wskazówek. Na pewno jestem mentorem dla pisarzy, tak? Czasami się zwracają do mnie o opinie o książkach, które napisali, jeszcze nie wydali, albo osoby, które chcą wiedzieć, co zrobić, jak wydać książkę, do którego wydawcy się zwrócić. Z tym chyba jestem najczęściej kojarzona, z tą wiedzą, z tymi umiejętnościami. Jestem mentorem, ale zupełnie w takim obyczajowym znaczeniu dla moich performerek burleskowych, tak? Wspieram je na każdym etapie tego, co one robią, a robią rzeczy niesamowite. Można powiedzieć, że jest pani mentorem w zakresie oswajania tematu śmierci? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Że to jest ta pani misja? Tak, chociaż jest taki nurt obecnie na świecie, to się nazywa good death, dobra śmierć, czy pozytywna śmierć. I zakon dobrej śmierci istnieje. Zakon, nie dosłownie zakon, tak, tylko zrzeszenie ludzi, którzy są zainteresowani uświadamianiem innym, że śmierć trzeba postrzegać w tych kategoriach zgody, przyjmowania, czasem wdzięczności. Powstają kawiarnie, Death Cafe, kawiarnie śmierci. Nie jest ich wiele, ale są, gdzie ludzie o tym tylko rozmawiają. Powstają takie cykle kolacji, podczas których rozmawia się tylko o śmierci. Tego w Polsce jeszcze nie ma. Jeśli jest, to ja o tym nie wiem. Nie zostałam na taką kolację na przykład zaproszona. Takich kawiarni nie ma, to akurat łatwo sprawdzić. Jeszcze myślę. Chociaż Polacy, zdaje się, nie są gotowi na coś takiego, skoro worek był takim przełamaniem tabu. Więc ja nie jestem osamotniona w tych działaniach. Natomiast
ja do śmierci podchodzę jeszcze inaczej, nie przez pryzmat emocji, nie przez pryzmat psychologiczny, tylko przez historię. Bo historia uczy nas strasznie dużo i najczęściej popełniamy te same błędy. Dlatego tak powtarzam w moich historiach, co ludzie by teraz zrobili, tak, jakby zareagowali na rzecz, która wydarzyła się 100 lat temu, 10 lat temu, 50 lat temu, żeby się dowiedzieć, czy popełnią ten sam błąd, czy myślenie się zmieniło, czy czegoś się nauczyliśmy jednak. No to idealnie podsuwa mi Pani puentę wywiadu, czego się nauczyliśmy, ponieważ celem tego cyklu jest to, żebyśmy się od Was, a niezwykłych mentorów w cyklu Mentorologia, uczyli różnych rzeczy. Więc zadam moje ulubione pytanie na sam koniec. Czego możemy nauczyć się od Pani Renaty Kuryłowicz? Żeby się nie bać. Nie śmierci. Siebie. Bo okazuje się, że nasze pasje, zainteresowania nie wywołają zgorszenia, tak? Tak jak moje, to zainteresowanie śmiercią. Sprawiłam, że powstało miejsce pełne radości przez śmierć. Sprawiłam, że znalazłam sobie nowych przyjaciół, że wskazałam ludziom pewną drogę, bo wiem, że też w tym miejscu uczyli się pierwsi podcasterzy, że przychodzą tu policjanci po wiedzę, której im nie da policja, bo nie mają takich wykładów jak w worku kości. Nie bać się, po prostu nie bać się w pewnym momencie powiedzieć sobie: rzucam wszystko i robię to, co kocham, i jeszcze będę z tego żyć. Tak? Że to jest bardzo popularne w świecie. Na zasadzie rzucam korpo i jadę w Bieszczady i będę mieć tam pensjonat. Ja uważam, że jestem odważniejsza. Pozostałam w mieście, nie porzuciłam korporacji, porzuciłam pracę, którą uwielbiam dalej i za którą strasznie tęsknię, ale wiedziałam, że nie mogę jej dalej wykonywać, bo życie napisało mi taki scenariusz, jaki napisało. I z dnia na dzień, bo to było z dnia na dzień, stwierdziłam, że dzisiaj obudziłam się i stwierdziłam, że dzisiaj to zrobię. I to zrobiłam. I tego bym chciała ludzi nauczyć. Nie bać się. Dziękuję Pani serdecznie. Dziękuję. Dziękuję Pani serdecznie.